Program Rozmowa Dnia, Anna Czcińska. Witam Państwa. Wojsko na ulicach, oddziały milicji i ZOMO, internowania, godzina milicyjna. W niedzielę, 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny. W 35. rocznicę tamtych wydarzeń w wielu miastach regionu uczczono pamięć o ofiarach, osobach internowanych i represjonowanych. Dla wielu Polaków tamte dni oznaczały upokorzenie, strach, emigrację. Dziś połowa osób przyznaje, że nie wie, czym był stan wojenny. Gościem programu jest dr Przemysław Wójtowicz z Bydgoskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie Pana. Dzień dobry. Panie doktorze, dlaczego tak tragiczna, dramatyczna karta historii jest tak mało znana w Polsce Polakom? Warto powiedzieć, że właściwie mówiąc o stanie wojennym w 1981 roku, tak naprawdę nie powinno się w ten sposób określać tego wydarzenia, albowiem stan wojenny to jest jeden ze stanów nadzwyczajnych, chociażby definicję stanu wojennego w dzisiejszym tego słowa rozumieniu możemy sobie przeczytać na kartach aktualnie obowiązującej konstytucji wprowadzonej w 1997 roku. Natomiast to, co się wydarzyło, to, co miało miejsce w grudniu 1981 roku, z politologicznego punktu widzenia był to wojskowy zamach stanu, w wyniku którego do władzy doszła pozakonstytucyjny doszedł do władzy pozakonstytucyjny organ władzy, tak zwana junta wojskowa, zwana Wojskową Radą Ocalenia Narodowego. W ten sposób wojskowi przejęli władzę polityczną w państwie polskim. Cel każdego zamachu stanu jest właściwie można powiedzieć potrójny. I tak też było w przypadku tak zwanego stanu wojennego w Polsce wówczas w 1981 roku. Po pierwsze należało wyeliminować przeciwników politycznych i opozycję polityczną, co też się stało. Nastąpiły internowania członków Solidarności. Po drugie, należało zastraszyć i zastraszono społeczeństwo polskie. Temu służyło wyprowadzenie czołgów i sprzętu wojskowego na ulicę. Ten sprzęt wojskowy, te czołgi nie miały przeciwdziałać jakiejś obcej agresji. One służyły po to, żeby zastraszyć społeczeństwo. Czyli dla Pana te fakty są jak najbardziej oczywiste. Taka jest historia. Tymczasem, jeżeli chodzi o świadomość Polaków, raz nie wiedzą, że w ogóle, że był stan wojenny w Polsce, czy nawet czy zamach stanu, jak Pan to określa. A dwa, jeżeli chodzi o przyczyny zamachu stanu, większość pytanych uzasadnia wprowadzenie stanu wojskowego. Mówi o tym, że była to ochrona, obrona przed interwencją sowiecką. Czyli ta historia, to te fakty, o których Pan mówi, nie dotarły do świadomości Polaków. To jest kilka przyczyn, zapewne nas tutaj się na to składa. Na ten temat musieliby się bardziej wypowiedzieć socjolodzy, a nie politolog taki jak ja. Uważam, że to jest wina działalności propagandowej, która była prowadzona i w latach 80. i na początku lat 90., jeżeli chodzi o stan wojenny. Na szczęście ostatnio działalność edukacyjna i wśród młodzieży, i wśród dorosłych, chociażby prowadzona przez IPN, jest na tyle szeroka, że uważam, że jeszcze za powiedzmy za kilkanaście lat, gdy te badania będą prowadzone, już ten stan świadomości odpowiednio się zmieni. Czyli rola edukatorów IPN-u jest bardzo ważna, bo w szkole źle uczy się historii, uczy się niewłaściwie, nie ma odpowiednich lekcji, nawet przygotowujecie specjalne lekcje czy też pokazy, tak? Tak. Chociażby o stanie wojennym. Dlaczego tak się dzieje? Ja nie twierdzę, że w szkole uczy się źle, uczy się niewłaściwie. Po prostu program historii jest z jednej strony przeładowany, z drugiej strony tych lekcji historii jest ograniczona liczba, dlatego trudno jest nauczycielom o wszystkim dokładnie opowiedzieć. Dlatego też to, co pani redaktor wspomniała, jednym z naszych podstawowych zadań, jeżeli chodzi o pion edukacyjny IPN, który akurat ja reprezentuję, jest odwiedzanie szkół, czy też organizowanie prelekcji szkół na temat różnych istotnych wydarzeń politycznych, jeżeli chodzi o najnowszą historię Polski, w tym również, jeżeli chodzi o stan wojenny w 1981 roku. Kilka lat temu IPN prowadził badania, jeżeli chodzi o działalność opozycji w regionie, w województwach. Te badania, co one wniosły? To były rozmowy z działaczami opozycji, to było bardzo dużo pracy na temat tego projektu. Co one wniosły nowego do tego, co już wtedy wiedzieli historycy? Tak, z jednej strony były to rozmowy z działaczami opozycji, ale i nie tylko z opozycjonistami, również ze członkami, ze stroną przeciwną, ale po drugie również dokonano
totalnej kwerendy archiwalnej, jeżeli chodzi o zasoby związane ze stanem wojennym. Przede wszystkim te badania pozwoliły nam na podsumowanie dotychczasowych szczątkowych badań. Chociażby udało się opublikować monografie związane ze stanem wojennym i z opozycją polityczną na poziomie regionalnym. Dotychczas o stanie wojennym zainteresowani mogli sobie poczytać z perspektywy ogólnokrajowej. Natomiast tutaj dzięki tym badaniom zeszliśmy z perspektywy ogólnej na perspektywę regionalną. Chociażby są dzięki temu opracowana jest opozycja polityczna i stan wojenny w przypadku trzech byłych województw, czyli bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, które wchodziły w skład naszego dzisiejszego regionu. Opracowanie to najważniejszy efekt pracy, ale również rozmawiał pan z działaczami opozycji, przeprowadzał pan bardzo dużo spotkań. Co pana zaskoczyło, jeżeli chodzi o działaczy? Przede wszystkim jeden fakt. Oni może nie tyle nie znoszą, ale nie lubią, gdy używa się w stosunku do nich słowa bohater, bohaterowie. To są skromne osoby, które tłumaczą, że podjęły wówczas w latach 80. najpierw legalną, po grudniu 81 roku nielegalną działalność opozycyjną ze względu na swoje przekonania patriotyczne, ze względu na wartości rodzinne, ze względu na odpowiednie wychowanie. Ja uważam, że mimo wszystko tych ludzi należy nazywać patriotami, gdyż to są prawdziwi polscy patrioci, bohaterowie. To coraz częściej mówi się właśnie o tych ludziach bohaterowie, ale wczoraj w Chełmie, gdzie rozpoczęły się uroczystości upamiętniające ofiary stanu wojennego, profesor Golon, dyrektor IPN-u w Gdańsku, mówił, że cały czas nie znamy pełnego bilansu ofiar. Nie znamy liczby osób prześladowanych, pobitych, uwięzionych. Nie znamy okoliczności śmierci części osób i losów tych tysięcy cichych, mało znanych bohaterów Solidarności. Co stoi na przeszkodzie? 35 lat od wydarzenia, tymczasem gorzkie podsumowanie wczoraj w Chełmie. Na tym polega praca naukowa, że badania właściwie nad jakimiś określonymi dziedzinami są prowadzone cały czas. Tym bardziej badania nad stanem wojennym. Chociażby to, co pani wspomniała, kwestia tak zwanych internowanych. Do tej pory znaliśmy kategorię tak zwanych cywilnych internowanych. Ostatnio na szczęście do opinii publicznej dociera informacja, że obok cywilnych osób internowanych były również osoby internowane w tak zwanych wojskowych obozach specjalnych. Czyli mamy do czynienia w ostatnich miesiącach z całkowicie nową kategorią osób, którzy zostali poddani represjom w okresie stanu wojennego. I o tym zaczęto głośno mówić właśnie dzięki historykom i dzięki też świadkom, na których relacjach tylko historycy mogli przez wiele lat opierać swoje badania, bo brakowało dokumentów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych obozów. Raz brakowało dokumentów, dwa te dokumenty były poukrywane. Na szczęście dzięki chociażby działalności osób różnych stowarzyszeń, jak Stowarzyszenie Chełminiaków, ta sprawa zainteresowała i historyków, i chociażby też prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Zostało podjęte śledztwo i już teraz odnalazły się odpowiednie dokumenty, dzięki któremu możemy poznać ten ciekawy wątek historii. Wczoraj były właśnie prezentowane wyniki badań nad funkcjonowaniem tego obozu w Chełmie. Co nowego mówiły? Obóz w Chełmie był zorganizowany, tak jak pozostałe kilkanaście obozów, jesienią 1982 roku. Te obozy funkcjonowały mniej więcej do wiosny 1983 roku. I mówi się o tym, że to była ukryta forma internowania aktywnych działaczy Solidarności, aktywnych sympatyków Solidarności z dużych zakładów. Formalnie były to ćwiczenia wojskowe. Te osoby były powoływane pod pretekstem ćwiczeń wojskowych, a tak naprawdę nie miało to nic wspólnego z przygotowaniem do obrony państwa. Chociażby te osoby nie miały ani razu broni w ręku, a w ćwiczeniach wojskowych chodzi o to chociażby, żeby podtrzymać swoje nawyki wojskowe. Przez lata też osoby walczyły o status osób poszkodowanych. Czy to udało się już? Z tego, co się orientuję,
te osoby zostały właśnie, otrzymały status osoby poszkodowanej, jeżeli chodzi o ofiary stanu wojennego. A czy ci, którzy kierowali do obozów, zostali ukarani? W tej chwili toczy się jeden proces związany z wspomnianym wcześniej obozem wojskowym w Chełmnie, który był zorganizowany na terenie Chełmna. Ale to jest tylko jeden proces, a jak wspomniałem wcześniej, tych obozów w skali kraju wojskowych było kilkanaście. Bardzo dużo mówi się o ofiarach, bo to są bohaterowie stanu wojennego. Rozmawia pan też często z młodzieżą. Czy pytają oni, czy winni zostali ukarani? Może aż takich dokładnych pytań nie zadają. Młodzieży bardziej interesują takie konkretne elementy związane ze stanem wojennym, jak kwestia internowanych, gdzie oni byli przetrzymywani, w jaki sposób wprowadzono technicznie stan wojenny. O tego typu rzeczy młodzież pyta. Co jest najważniejszym celem, jeżeli chodzi o działanie Instytutu Pamięci Narodowej? O tę edukację dotyczącą polskiej historii, czy też o ściganie osób odpowiedzialnych za represje? I jedno, i drugie. W IPN-ie funkcjonuje kilka pionów. Pion, który zajmuje się ściganiem, gdzie mamy prokuratorów, którzy prowadzą śledztwa związane z chociażby też ze stanem wojennym i z innymi elementami, jeżeli chodzi o elementy represyjne, które były po II wojnie światowej. Jest pion edukacyjny, którego ja reprezentantem jestem. My uczymy, informujemy, nauczamy młodzież i dorosłych na temat trudnych aspektów historii XX wieku, ale jest też pion naukowy, który prowadzi konkretne, dogłębne badania historyczne. Także ta działalność IPN-u jest kompleksowa. No i też jest sporo różnych akcji, które mają dotrzeć chyba do wszystkich, nie tylko do młodszych, również do starszych, bo rozpoczęliśmy rozmowę od tego, że połowa Polaków pojęcia stan wojenny nie pamięta, bądź też nawet nie wie, że coś takiego było, a też większość pytanych rozumie, że stan wojenny trzeba było wprowadzić, bo było zagrożenie. To oczywiście te rzeczy, historycy nad tym pracują, żeby te rzeczy w świadomości Polaków się zmieniły, ale jeżeli chodzi o akcje organizowane przede wszystkim w stronę młodych, na co stawiacie? Na rozmowy, czy być może będą to takie akcje, takie, które młodym zapadną w pamięć? Cały czas prowadzona jest bieżąca akcja edukacyjna, czyli spotkania z młodzieżą i tłumaczenie tym, czym był stan wojenny, ale również prowadzimy szereg innych ciekawych akcji edukacyjnych. Chociażby warto wspomnieć o rokrocznej akcji Zapal Światło Wolności. Zachęcamy, żeby 13 grudnia o godzinie 19:30 zapalić znicz lub właśnie jakąś świeczkę ku pamięci ofiar stanu wojennego, których było bez mała 100 osób. Ponadto, jeżeli chodzi o takie najnowsze nasze pomysły, to w tym roku po raz pierwszy w naszym województwie będą iluminacje. Chociażby na frontonie Urzędu Wojewódzkiego od godziny 18 będzie iluminacja poświęcona pamięci i ofiarom stanu wojennego. Taka sama iluminacja będzie we Włocławku na frontonie Centrum Edukacyjnego Browar B. Światła, iluminacje na budynkach, światła w oknach. W regionie obchodzimy 65. rocznicę pamięci ofiar stanu wojennego. Gościem programu był dr Przemysław Wójtowicz z Bydgoskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.